Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Z mojej strony tutaj, a z jego kamery tam. Tak, ale gdzie będziemy patrzeć? Do mojej czy do twojej? A ja już to nagrywam, będziemy patrzeć raz w jedną, raz w drugą. A dobra, dobra. Ty wiesz, że jak wpada znienacka i robi takie bum bum do drzwi, że ja nie słyszę. Dobra. Małgonia. Przyjechał, zapukał do drzwi, co? Nie miałam wyjścia, otworzyłam. I wiecie, co pierwsze zrobił? Wyciągnął kamerę. Chodź, nagramy. Chodź, przypomnimy się, że żyjemy, że jesteśmy tutaj. Dobrze, żeby było tak oficjalnie, więc kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jestem na wypadzie w Niemczech. Znienacka wpadłem tutaj do Małgosi, bo byłem w pobliżu. Tutaj właściwie 2 kilometry dalej mieszka mój syn Rafael. No więc nie było sposób, żeby do Małgosi nie wskoczyć. Jestem z moim synem najmłodszym. Szczęście miał, bo wróciłam dopiero z Polski. Tak, no a ja przyjechałem z Polski, także właściwie razem żeśmy przyjeżdżali. No cóż, ja zrobiłem właściwie bardzo wielką rundę, bo mam w plecach prawie 2000 kilometrów, bo jechałem do Niemiec przez Warszawę. No akurat taka sytuacja się nadarzyła, bo musiałem załatwić dziabnięcie dla mojej córki najmłodszej, bo tutaj się w Niemczech wszyscy okitrali, kurde, naraz im się wspomniało, że potrzebują koniecznie mieć świadectwo tego, że była, tak? Więc powiem Wam tak, po Polsce jeździłem, dzwoniłem, gdzie się tylko da i szukałem kogoś świadomego, kto mi to załatwi i powiem Wam, że jestem tą całą sytuacją bardzo zniesmaczony, bym powiedział. To znaczy nie jestem zawiedziony, ale jestem rozczarowany, bo byłem zaczarowany tak zwanym rozwojem, co po niektórych, którzy uważają się, że już za chwilę będziemy do 5D wskakiwać. O, tak. Nic z tego. Taka iskra z Polski ma wychodzić, a u niektórych nawet na kaloryfer nie starczy. To jest, wiesz, naprawdę teraz zaczyna pokazywać się, ile jeszcze brakuje. A wiesz, gdzie jest to 5D? To 5D jest, jak się obudzimy. Jak wejdziemy do środka, jak zaczniemy siebie znajdywać w każdym działaniu, wtedy będzie 5D. Wtedy, kiedy będziemy mogli nie z tej perspektywy 3D, tylko z tej perspektywy tam, która jest, z tego czegoś, z tego czystego kwantowego pola, z tej świadomości. Jeżeli będziemy umieli stamtąd sięgnąć, żeby zmieniać swoje życie, to wtedy będziemy mogli mówić o 5D. 5D to jest miłość. Mhm. A gdzie nam do tej czystej miłości? No. Musimy się najpierw nauczyć siebie kochać. Kochać siebie bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, co o nas mówią, bez względu na to, co o nas myślą. Mamy nauczyć się kochać siebie i tych wszystkich, którzy nas oglądają, tych wszystkich, którzy hejtują, tych, którzy są z nami i tych, którzy są przeciwko. Czy to jest takie łatwe? Czy każdy tak potrafi wyjść i powiedzieć kocham bezwarunkowo? Może to się wydawać dla niektórych, że to, o czym teraz mówię, jest śmieszne, ale tak nie jest. Bo my nie umiemy kochać. My po prostu nie umiemy kochać. My się musimy tego nauczyć. No właśnie, my się teraz bardzo dużo uczymy. Tak zachłysnęliśmy się częściowo tym takim rozwojem, bo to tak na hura poleciało, ale teraz się okazuje, jak to wszystko do przodu idzie. Jest taka niesamowita weryfikacja. Tak. Jeszcze nam naprawdę dokładamy co chwilę jakąś cegiełkę. Dlatego, wiesz, zawsze każdego ciągnie do swojego. Nie? No, musiałem tu wpaść, wiesz. Dziękuję bardzo. To już jakoś tak jest. On, kochani, tyle ode mnie po łbie dostał i jeszcze wraca. No. Jeszcze wraca. No tak, wiesz. Też akurat jak już tak daleko mieszkamy od siebie, no bo to jest ponad 800 kilometrów. Oj, więcej. To się nie widzimy 1025. Za często. No. To się nie widzimy za często, ale chętnie tutaj wracam. Ale wiesz, co zauważyłem? Jak tu byłem, to zupełnie inna energetyka szła. No ja wiem, bo ja już właśnie mówiłam, już, że jak wróciłam teraz, ja się też inaczej czuję tutaj. Ja się czuję tutaj swobodniej. Ja tutaj inaczej siebie transformuję. Ja mam teraz te moje ścieżki 30-dniowe. Jestem już w połowie mojego maszerowania i w
właśnie wróciłam z Polski i dzisiaj był drugi dzień mojego maszerowania po niemieckich ścieżkach. Mhm. Ja tutaj czuję jakąś lekkość, inaczej mi się transformuje. Tak, tak, już to tak, mówiłam, tak. Mówiłam, nagrywałam, nie chcę się powtarzać 50 razy, mhm. ale jak jadę tam, to wszystko jest razem. Jest rodzina, są dzieci, są wnuki, są wspomnienia, są spotkania. Jest inaczej. Inne pojawiają się myśli, inne transformacje, zupełnie co innego się pojawia. W momencie, kiedy tutaj sam, jak widzisz, jestem sama sobie królową. Mhm. Królową mhm. i królewną. No ten twój atelier to jest po prostu twoje życie, ale to się czuje, wiesz. Ja chciałem podobnie coś powiedzieć, ale chcę tylko dopowiedzieć, że jak tu wjechałem do tej Wiochy, ty mieszkasz tutaj w Niederhausen, ja mieszkałem w Oberhausen, to jest coś takiego, że ja wjeżdżam i czuję, jak fajnie mi tu było, jak tu byłem, ale teraz już mnie tu nie ma i nie ma tego energetycznego przepływu, jak należałem tutaj, jak miałem tu być. Ja coś tu zostawiłem z tej energii i teraz zostałem jakby powołany, że mam być tam. I już nie ma tego przepływu, tej energii, jak tu mieszkałem, ale nadal mi się tu zarobiście podoba. Widziałeś swoje miejsce? No, widziałem. Które zostawiłeś? No, widziałem. Ja już widziałem. Nic nie mówiłam. Pytali mnie tyle razy na kanale. No, stoi tam taka kolubryna wyrąbana do góry. Była dziura, było pusto, nie było nic. Jak tam pojechałam popatrzeć, co się dzieje, to po prostu myślałam, że dostanę. Jak sobie pomyślałam, że nie ma tego ogrodu, że nie ma tych śliwek. Była dziura, było pusto. Pytaliście, co słychać u Ciupki. Macie go, pytajcie. No. Ja nie jestem upoważniona do tego, żeby mówić, jak on żyje. Od czasu do czasu mi przesyłali zdjęcia, jak rujnowali mi tą chatę, która miała 200 lat. To był taki grzech zniszczyć taki dom. No ale stało się to. Nie można było tej maszynerii zatrzymać. Dobra, zburzyło się. Teraz powstaje tam taki Altenheim, czyli taki dom starców w jakiejś tam spokojnej starości. Cokolwiek by się to miało nie nazywać. Teraz tam akurat dźwig stoi na miejscu, w którym był pokój dziecięcy. Wiesz, jak tam poszedłem, to takie, to jest starcie się z tym, co było. Tak. I to niekiedy jest tak, że na przykład jak ktoś przeżyje jakąś traumę na jakimś miejscu, to on od tego miejsca ucieka, ale żeby to zamknąć, trzeba wrócić na to starą, na te stare miejsce. Jak poszedłem tam, to aż mną poszarpało, ale to było mną konieczne. Mną poszarpało, a ja obca. No pewnie. Byłaś tam zaledwie 2 czy 4 razy, a ja tam spędziłem 25 lat, i teraz tego miejsca nie ma, ale energia została i ostatecznie to się liczy. I wiecie, tak byłem w domu i raz tak to do mnie po prostu przyszło. I tak leżałem i tak kurde ta łza leciała mi po policzku i mówię, kurczę, już nie ma tego miejsca. I w pewnym momencie sobie uświadomiłem, ale czym jest materia? Materia jest zagęszczona energią. To dalej w energii jest ten dom, ta posiadłość, to jest. My sobie będziemy mogli odtwarzać to, co żeśmy doświadczali w dowolny sposób. Nie trzymajmy się kurczowo tej materii, bo jak będziemy przywiązani do materii, to ona nas stąd nie wypuści. Nie będzie, my ugrzęźniemy. Nie będzie przepływu. A ja już tutaj byłem tak przywiązany, jak krowa do żłoba, tak, wiesz? Tak. I wszechświat właśnie mi powiedział, kolego, ty się tu zagalopowałeś, trzeba ci po prostu te życko szczaskać, żebyś stąd się odhaczył, żebyś mógł się stąd uwolnić i mnie to było potrzeba, ale to widzisz, to człowiek do tego dochodzi. Dorosnąć trzeba. Teraz do tego trzeba dorosnąć. Dorosnąć. Oczywiście możesz odtwarzać w myślach, ile razy chcesz, ja zamknę oczy, widzę twój dom. Widzę psa, widzę ogród, widzę te krzaki zarośnięte i te jeżyny, które tam są. Tak, ja to tak, widzę. Tak, tak. Tylko teraz w momencie, jak będziesz wracał, to znaczy się w zależności od tego, jak będziesz wracał do tych wspomnień, jaką emocję będą w tobie wywoływały. Właśnie, o to chodzi. Jest najważniejsze, bo tak to jest. Emocja kieruje życiem. Nie wizerunek domu, czy tam wizerunek gości zostawionych w Niemczech, rozumiesz? Nie, nie. Emocja, która się pojawia. Emocja. I to jest najważniejsze. Ja teraz jadę od Rafaela, który w praktycznie dwa domy dalej tam teraz jest, w tym drugim budynku. I jak rozmawiamy, to on mówi,
Tato, no tak to widocznie musiało być. Trzeba to odpuścić, trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba cieszyć się tym, co jest i nie zadręczać się tym, co było negatywne. I jego postawa mi się naprawdę podoba, bo on wprawdzie jest jeszcze w tym matricie. On nie jest tak z nami jak my dwaj. On by chyba się tu na tej kanapie nudził, ale to zrozumiał, że tak to właśnie ma być. Odpuścić to i brać tylko to, co było fajne. I jakoś taka lekkość jest. I znowu zaczynam chętnie tu wracać, wiesz? Do tego miejsca inaczej, tam, inaczej. Wiesz? Na tą ulicę. Bo inaczej. Jakbym myślał po staremu, powiem ci, ja bym nie doczołgał się do tej posesji. Pamiętasz, to był też grudzień. No. Prawie, no mamy styczeń teraz, ale... I wyobraź sobie, teraz muszę coś powiedzieć. Jak po dzieciaków przyjechałem, bo byli na święta u mnie, teraz ich przywiozłem, akurat dzisiaj rano, to w Bad Hersfeld zepsuło mi się auto. Kurde, ja normalnie zesmolony, co tu dalej będzie? I wiesz, kto mi przyszedł na ratunek? Markus, ten, kto mnie 4 dni ładował, jak tu był. I mówi, ty, czy to nie jest zrządzenie losu? W ten sam dzień, rok temu dokładnie. Ładowałem tego LKW-ja. Dokładnie, no zobacz, jak to się... Lubi coś powtarzać. Tak, nie? Może jakby się coś powtórzyło. No. Jeszcze jest może coś do zamknięcia. A mamy, jesteś teraz w listopadzie, a listopad jest miesiącem uniwersalnym 9. No nie, no listopad nie. Styczeń, no co no. Jest uniwersalnym 9, więc możesz zamykać tutaj wszystko już tak na amen. I nie wracaj do tego, nie wracaj do wspomnień. Koniec wspomnień. Nie ma już tego domu, nie ma. Koniec wspomnień. Mów o czym innym. Co u ciebie? Nie, no u mnie jest wszystko bardzo dobrze, no tak ci mówię, byliśmy z tymi, z tymi dzieciakami, byłem teraz te parę dni, miałem okazję i na lodowisko jechać, i w bilarda żeśmy pograli, i na kręglach żeśmy byli, nigdy w życiu na kręglach nie byłem. Opowiedz moim widzom, a nie tylko swoim, jak się mieszka w nowym domu. No, w domu się mieszka super. Ja tam od czasu do czasu wrzucam coś, wiesz, teraz rolnikami żeśmy zostali. Słyszałam. Tak, kolejny traktor. Ale w produkcji octów to mnie nie przebijecie. Wiesz co, akurat co do octów, to Kasia zrobiła taki baniak z pigwy. Robiła ocet i się tak zarąbiście udał, chociaż pierwszy nie. Żeśmy akurat przed chwilą mówili, bo wzięliśmy wodę studzienną, nie wiem, coś zabrakło i później zrobiliśmy ze źródlany w ten sam sposób. Jedna wyszła, a ta ze studziennej nie wyszła. Może być po prostu, bo ty powiedziałeś, że tajemnica tkwi w mieszaniu tego każdego dnia. Ty masz te swoje nece pozakładane, te siateczki, żeby się nic nie przedostało, bo twój chłop ma te chałby. No i to... Ja mam maseczki takie, załatwi. Wiecie, takie, no. Fajne zakładam. Tak, i dlatego to tak nie, fajnie to działa, bo jak muszka jakaś owocówka wpadnie, to może spieprzyć, no bo to bakterie się od razu ale dostaną. Ale ja tam tak? Już z moimi jestem już za pan brat. Mhm. Ja mam wszędzie muszki, owocówki, jak robię octy. Właśnie dzisiaj założyłam kolejny. No, jakby nie było, no tak, wiesz, zostaliśmy tymi rolnikami, robimy takie różne tam bajery, bardzo dużo w ogrodzie, w foliach mamy i takie tam rzeczy, no myślę, że uda nam się troszeczkę ziemi zdobyć, bo ja ogólnie jestem z gospodarstwa, także dla mnie to nie jest nic takiego. Zanim wyjeżdżałem wczoraj, to jeszcze tak, kozom trzeba z góry siana zrzucić, trzeba do chlewika za drabinę powkładać, wiesz, one sobie tak skubią, takie gitra są i one sobie tak skubią te siano, wody trzeba było dać, kurom trzeba było ziaren dać, no bo wiesz, to mamy 2 kury, ale wyobraź sobie, one są takie wdzięczne, że niekiedy jeden dzień 2 jajka, w kolejny dzień no jedno jajko albo tam coś, następny dzień znowu jedno jajko, także one tam starają się jak mogą,
jednego koguta. Myślę, że do tego, no, że jeszcze to dojdzie... ten kogut najważniejszy tam. Ten kogut najważniejszy, no. A mieliśmy przed tym dwa koguty, ale lały się, wiesz, no bo wiesz, no dwie to... dziewczyny, dwóch chłopów, a to na takiego koguta, no to tak 15 kurek by trzeba, no. Nie, no bo wiesz, tak to by je zadręczył, wiesz. Tamte to są tak maltretowane na okrągło. No tak to wygląda. Jak to na gospodarstwie, no, a oprócz tego, no, zrobiliśmy już parę enklaw mieszkając w tym nowym domu, no i ludzie znowu się dopytują, no mówię ci, my mamy non-stop telefony, to kiedy następna? Tutaj jeszcze kolejną, jeszcze raz. No, na pewno będziemy w Niemczech jeszcze jedną robić, ale chyba nam się będzie jedna szykowała tak na południowym wschodzie Polski, tak myślę, raz robimy, bo tam bardzo dużo ludzi zapytało się, no i może być, że gdzieś koło Krakowa będzie taka jedna, tak, może być, zobaczymy, tak coś tam, taki prześwit nam się robi, no i zobaczymy, no dużo tego wszystkiego było, no. I powiem ci, co jeszcze takiego fajnego, tak myślałem o ciebie ostatnio, bo miałem coś takiego, ty mi powiedziałaś kiedyś, że jak ty masz przekazy, idziesz sobie do jakiegoś sklepu i niekiedy między jednym i drugim regałem odpał dostajesz, tak, i później nawet kroku nie możesz zrobić, bo tak w tym miejscu leci, tak? Nie, się, no, znaczy się muszę zapisać albo podyktować. Zapisać, no. Podyktować, no, sobie. Czyli mam... karteczkę trzeba z długopisem, tak, mieć, tak, ze sobą. I wyobraź sobie, rano się budzę jednego dnia, nie miałem kartki, nie miałem długopisa. Ej, tak mi szło, ale tak mi leciało, same takie superlatywy i nie mogłem tego zapisać. Już ucieknie. I ja tylko wyszedłem do łazienki, żeby sobie ręce umyć i szybko... Poszło, nie ma, poszło. Ale ja to tak fajnie leciało. Ja w telefonie mam taki notatnik, gdzie nagrywam się. Ale musi być internet. No jak czasami nie mam w sklepie internetu, no to wtedy mam kartkę i długopis. Wtedy... Ale normalnie włączam notatnik i dyktuję. Dyktuję, nie na dyktafon, bo mi się to zapisuje w formie pisanej, to co ja mówię. A na dyktafon to muszę odsłuchiwać, potem przełączać co chwilę, a tutaj mam od razu gotowy tekst. Tak już się nauczyłam. Przez tyle lat jak płynie, to już człowiek wypracował sobie Pewną metodę, tak. Tak, no. Tak. No a jeszcze co jest fajne, jak człowiek z człowiekiem, bo świadomość jest, poza świadomością i tak nic nie ma. Jak świadomości się dwie zejdą, gdzie oscylują na pewnym wzorcu, to od razu ten sygnał się jakby robi mocniejszy. Samaś powiedziała, że po policzkach idzie. Ja to też tak często mam, że jak zrobi się to sprzężenie, i wtedy już zaczyna jadać. I człowiek tego nie kontroluje. Normalnie to przychodzi i już byś mogła siadać. Jak powiedziałem Małgosi, nagrajmy coś, żebym mógł pokazać, że jestem u ciebie, bo uległam. Długo mnie uległam, nie było. Uległam. No, szybko się przygotowywałaś, ale mi chodziło o to, że ja wiedziałem, że nawet jak ty mówisz, że nie jesteś przygotowana, nic nie masz, nie chodzi, że nie przygotowana, to zaraz jestem, poleci. Tylko jestem zmęczona. No, nie no, o to chodzi. No. Tylko jestem zmęczona. No, jestem, ale ja zmęczona. Też jestem zrąbany totalnie. No, jestem zmęczona i tak nie za bardzo mi się chciało, kochani. Małgosia, a ty będziesz miała teraz warsztaty chyba niedługo, co? Przygotowujesz. W lutym dopiero, w lutym. No to za miesiąc już. A no gdzie? Tak, w Przeworowie. Czyli w Polsce znowu. W Polsce. W lutym i w marcu. No bo jakby nie było, parę razy miałaś tutaj, no sporo razy miałaś tutaj. No ja mam raz tu, raz tam. Aha, raz tu, raz tak, tam. Ale teraz miałam cały grudzień wolny, bo byłam 2 tygodnie w Polsce. No i mam moje maszerowanie teraz, więc... Ale co to jest? Co to jest? No. 4 razy w roku jak się zaczyna, każda pora roku jak się rozpoczyna, ja idę 30 dni w swojej własnej transformacji. Idę i odszukuję siebie na moich ścieżkach, na bosak. Nie zawsze na bosaka zimą, bo to wiadomo jaka jest pogoda, ale założenie to znaczy, jest takie, że... Ale to znaczy sama z sobą? Tak, sama z sobą idę, idę. Czyli robi sobie takie spacery? Siedem lat już chodzę. Teraz jest moje zimowe wyzwanie. Zimowe wyzwanie. No, 7 lat już chodzę tak właśnie, co kwartał
wybieram się na moje ścieżki. Dlatego te parę książek, które napisałaś, bo się tego nazbierało, co? No piszę teraz dwie naraz, także nie mogę dokończyć właśnie, tej... No właśnie, chciałem dopytać, bo to teraz czekaj, piąta. Szósta. Szósta już. Pięć już jest wydanych. Szóstą teraz piszę i siódmą zaczęłam i nie mogę skończyć tej szóstej, bo piszę dwie naraz. Czyli aha, popatrz głębiej, zaczęło się od lustra. To jest ta szósta, którą piszę. No mhm. I piszę już tą kolejną, siódmą. Pod Szczęśliwą Siódemką, Małgorzata Siódemka i siódma książka w Zielonej Energii Transformacji. No. No dobrze, widzisz, kurczę, leci ci to, bo i na Facebooku masz tą Pod Szczęśliwą Siódemką, tu masz ten YouTube'owy kanał się też odhaczył, już fajnie leci. No dobrze, no widzisz, kurczę. Tak jak ma lecieć, tak leci. Nie ma co przyspieszać, nie ma co. No, czyli możemy się spodziewać, że ta siódma może nawet i w tym roku będzie wydana. Ja myślę, że ta szósta najpierw. Chciałabym ją skończyć do wiosny, no może. No, zaplanowałam sobie do wiosny, że ją skończę, ale wyskoczyła przeprowadzka teraz. Tak, no przeprowadza się tutaj dwa mieszkania dalej. Dwa domy dalej i będziesz miała wyjście u siebie na twój magiczny ogród. Tak. No? No ten ogród to naprawdę jest cacko, bo tam jest bardzo dużo ziółek, co Małgosia sprowadziła po tych swoich wędrówkach, gdzie była i jak coś znalazła, to od razu do ogrodu. No niby zielsko, no ale to są wszystko rzeczy, które nas uzdrawiają. Wszystko to, co robię i te wszystkie moje napoje bogów, jak ja to mówię, bo zrobiłam ostatnio wino z dzikiej róży, kochani, no po prostu było rozchwytywane. No. Zostały mi dwie buteleczki. Ocet z dzikiej róży tutaj synek dostał od ciebie, też napiłem się tego, no to są naprawdę mocne rzeczy. Wodą gazowaną bardzo dobrze smakuje. No właśnie jak tonik taki. Tak. Ale właśnie wszystkie octy i wszystko to, co robię właśnie jest albo z mojego ogrodu, albo gdzieś z moich wypraw pieszych, z takich miejsc, gdzie nie ma zanieczyszczenia, bo o to chodzi. Mm-hmm. No wiadomo, że takie mamy powietrze, nie inne, więc tam zawsze coś... No, ale zawsze moje czary mary odprawię nad tym, co robię. Dzisiaj mamy sobotę, jutro jest niedziela, no i w poniedziałek zaczyna się tutaj niezła kołomyja, co oni tutaj będą chcieli robić, bo tutaj jest no, ogólnie bardzo ciekawie w Niemczech. Słyszałem, że mają no, pozajeżdżać wszystko traktorami co najmniej i nie tylko, ale powiem ci, jak słyszałem te wiadomości w radiu, to jedno do mnie dotarło. Oni się boją tego, co nadchodzi jak ognia. Wiesz co, powiem ci, nie słucham. Naprawdę nie słucham. Uwierzcie mi, nie słucham żadnej wiadomości. Puściłem radio, bo... totalnie dreszczę, tak, jak tak sobie pomyślę, to aż mnie skręca. Jestem... telewizor stoi chyba tylko jako dekoracja. No, jestem no i bardzo dobrze. Jestem odcięta totalnie od wiadomości. No. Jak jadę radiem, to nawet wyłączam. No ja wiesz, jak jadę do Polski, ale teraz bo musiałem, nie mam, bo nie miałem kogo do rozmowy, więc sobie puszczałem i tak wiesz, między tymi utworami była właśnie informacja i ty w kółko jedno i to samo. I po prostu przypisują te wszystkie akcje, które się będą teraz działy, dodatkowo grupom, które z tym nie mają nic wspólnego, oprócz tego Bundeswehra i Stróże Prawa będą przyciągnięci, żeby współpracować razem. Ja myślę, że będzie bardzo grubo, zresztą te wszystkie dostawy żywności i tak dalej, to teraz może zacząć kuśtykać, ale to jest dobrze, to musi być. To musi być. Inaczej ludzie się nie obudzą. Dopóki pilot w pobliżu, dopóki piwko w lodówce. Kto ma pilota, ten ma władzę. Tak. I kto ma nahajcowane w centralnym, to się lekko, łatwo i przyjemnie żyć. Tu trzeba właśnie tąpnięcia. Nikomu nie życzymy rzecz jasna źle, ale to jest potrzebne. Wiesz, to jest tak. Nie da rady inaczej. To w zależności, gdzie mieszkasz. Wydawałoby się, że tu jest tak, wiecie, tak słodko, bo na zachodzie. Tak samo trzeba żyć jak wszędzie. Nie można przeliczać tych pieniędzy na polskie wiadomo, czy na inne. Tam, nie wiem, jak się zakończyła ta sprawa z Katedrą Kolońską, bo jak wyjeżdżałam, to jeszcze była zamknięta, bo było zagrożenie. Wiesz co, to jest grubsza jazda, bo tam właśnie podziemia odkryli, które prowadzą bardzo, bardzo daleko. Tak, oprócz tego zobacz, cały czas jest obserwujcie wody.
Patrz, jak wszędzie popodtapiane jest wszystko. Tak, jest mnóstwo. 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 A ile jest teraz trzęsień ziemi? Przecież teraz wyskoczę na drugi koniec świata, tak? Tak. Japonia to odnotowała w jednym tygodniu tyle trzęsień ziemi, że to było, starczyłoby na kilka lat. Naprawdę, oni tam tak rąbią, a to wszystko są naczynia połączone. Więc my jesteśmy zaproszeni, żeby myśleć naprawdę szerzej. To z tą kolonią to jest przykrywka dużo większego. Dlatego zastanawiałam się, dlaczego, no bo wszystko było zamknięte, nie? Można było podejść, ale nie wejść na przykład. No niby zagrożenie terry. Nie będę mówić, bo zaraz nam... Bzdury na resorach, to wszystko jest szersze. Ja myślę, że to, co teraz nadchodzi, ta sytuacja, ja zmykam, bo oni chcą tam pozamykać dużo rzeczy, więc od poniedziałku, więc trzeba po prostu każdy, żeby siedział na dupie, trzeba sobie koherek na gaz kupić, no i mieć te parę dni. Przecież mam. Bo no, ty masz, kto ma, to ma. Dzisiaj jeszcze w markecie budowlanym ja nawet patrzyłem, go używam. Tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jest to ważne, ale jestem przekonany, że ta sytuacja, która teraz będzie, ona ma potencjał, żeby rozbujać coś dużo większego. No teraz jest ten czas, wiesz? Zobaczymy, dlatego mówię, no miesiąc jest taki energetycznie, jaki jest. Raz, że ten grudniowy rozbłysk słoneczny. O, właśnie, rozbłyski były bardzo mocne. No moje tutaj te wszystkie boleści były takie, że autem nie mogłam w ogóle nawet prowadzić auta. Nie mogłam prowadzić auta. To jest ta transformacja, wiesz, wzorzec się zmienia niesamowicie. Ale ja dziękuję bardzo za takie rzeczy, wiesz. Jak człowiek przeszedł zawał, to ma takie wrażenie, że to zawał kolejny. No ale co chcesz zrobić? No tak, nic. Ale ja też to miałem. Ale rozumiesz, że patrz. No. A miałaś też jakiś, że taki jakby stan a la deprechy, albo coś takiego. Niepokój, taki cholerny, że po prostu. Też to miałam. Ja już przecież wszystkie aszwagandy, które mam, wszystkie witaminy B, 100 tysięcy jednostek witaminy D, proszę się nie zrazić, ale ja tyle biorę. 100 tysięcy jednostek. No. I wszystkie. Grubo, ale przez tydzień potem jest przerwa, tak żeby. No żeby wspomóc też organizm, też dużo wody, dużo wody. No ale to rozdrażnienie i te nerwy, które tak nie wiadomo skąd się pojawiają, nie wiadomo skąd przychodzi ten stan takiej nerwowości, że potrzebuję wtedy kogoś, żeby się przytulić. I czasami jak tak, ja na wizji, Kasieńko, to tylko na wizji. Jak jestem gdzieś na moich maszerowaniach, jak jestem na moich maszerowaniach, to przytulam się do drzew, przytulam się, sama do siebie też się przytulam, kochani, jak trzeba, tak. Jest wtedy dobrze. Naprawdę tak fajnie jest, jak ktoś cię przytuli, naprawdę, wtedy, kiedy słyszysz to bicie serca takie miarowe. No i oddech, przede wszystkim oddech. Kurde, ale jak człowiek... Zatrzymanie ich. Spokojny wydech. Wtedy wraca ten spokój. Miałem ten zaszczyt spotkać paru ludzi ostatnio, którzy są z nami. Tych ludzi można dosłownie wyłonić z tłumu. Normalnie oni się nie odzywają. Ty widzisz, który oscyluje wyżej, a który niżej. Bo już teraz trzeba słuchać, teraz już ale się to, nie mówi, to teraz tak, się słucha. Całościowo, tak. Teraz tak. Się słucha. No, jest super. Kochani, to była tylko taka krótka audycja. Nie ja wierzę. Już zmykam. Króciutka, bo ja musi uciekać. Ja już muszę uciekać, ale zależało mi na tym, żeby zobaczyć znowu Małgosię, żeby po prostu, żebyśmy mogli razem znowu ze sobą chwilkę posiedzieć i wymienić znowu energię, bo to jednak jest ważne, wiesz. Jak parę razy byłem tutaj, ale tylko z Jęzorem na wierzchu, a to też... Oj, parę razy się minęliśmy, bo nas no, nie parę było. Razy żeśmy się minęli, tak, stoję pod progiem, a no mogłeś, a w Polsce, no i masz ci, no. No, teraz się udało, także trzymajcie się, do
następnego razu i myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję wielokrotnie. Może następnym razem to ja do niego dojadę. No właśnie, zobaczymy. To by było dobrze, tak? No przecież Środa Śląska nie jest aż tak daleko, no. Ja jak jechałem teraz ostatnio przez Drezdenko, to sobie myślę, no kurczę, przecież Małgosi by tu jeszcze brakowało. A jak tam byłem, to ty rzecz jasna tutaj z kreską siedziałaś, no i... Z jaką kreską? Z jaką kreską? No, no byłaś akurat tutaj. Tak, no. tak, no. Z kreską. No. Fajnie, kochani. Przemieszczamy się, przemieszczamy. Tak. Do następnego razu. Zmykamy. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. I zdrawiamy. Ja wyłączam tutaj, a on tam, kochani. Cześć. Do następnego razu. Dzięki, że jesteście z nami. Że słuchacie tych takich, wiecie, czasami, no nie czasami, takie spotkania spontaniczne. I w zasadzie można by było, gdyby nie musiał wyjść. To jeszcze by to pociągnął, bo ja go znam i wiem, że czasami 2 godziny to jest mało, a... To była dogrywka. A to się u ciebie dogrywa jeszcze? Tak, bo tak. U mnie też się dogrywa, nie wyłączył. A no. Myślałam, że to tylko ja na moim kanale będę mówić, a to u niego też jeszcze poleci. Dobra, no. Dziękujemy wam bardzo i do następnego razu oczywiście. Cześć.